Lechia, Lech i Raków. Nie róbcie sobie jaj, nie przekładajcie już na początku sezonu spotkań ligowych, bo ta liga nie jest tylko dla was, lecz dla wszystkich 18 drużyn. Ja rozumiem to, co Lech Poznań wykonał w 2020 roku, kiedy przed arcyważnym meczem z belgijską drużyną, której nazwy nie chcę teraz wymieniać, nie chcę sobie łamać języka. To było dla nich bardzo ważne spotkanie, było decydujące o tym, żeby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Teraz jest to druga runda Ligi Konferencji Europy. Wy już tutaj przekładacie, no to jest po prostu szok. Nie po to macie 20, 23 czy 25 zawodników w swojej szerokiej kadrze, żeby tylko grać, nie wiem, 11 czy 12 zawodnikami. Możecie sobie rotować. I jedna jedenastka gra w lidze, druga jedenastka gra w pucharze. Co mają powiedzieć drużyny występujące w trzeciej lidze, w czwartej lidze, w drugiej lidze, jeżeli grają, wylosują kogoś w Pucharze Polski, na przykład pierwszoligowca albo ekstraklasy, co też mają sobie przekładać przed meczem pucharowym i po meczu. No nie róbmy sobie jaj, jak to powiedziałem na początku. Ja rozumiem, że runda kończy się już w połowie listopada, ponieważ mundial mamy na przełomie jesieni i zimy. No ale no, kalendarz, ja rozumiem, że jest tak ułożony, ale no bez przesady. Jeżeli chcieliście już sobie, bo wiedzieliście o tym, że będziecie grać w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy, było sobie ustawić, że na przykład ligę rozpoczynamy od czwartej kolejki, czyli 6-7 sierpnia, i wtedy nic by się nie działo, bo na tym, że wy sobie przekładacie mecze, cierpią przeciwnicy wasi, czyli odpowiednio z Lechem zagra Miedź Legnica, z Lechią Górnik Zabrze, a z Rakowem Piast Gliwice. No i te drużyny będą musiały sobie, właśnie przełożyły sobie mecz. Nie wiadomo kiedy będzie to, ale będą musieli grać co 3 dni. Zawodnicy będą musieli, przez to, że wy chcieliście mieć dobrze przed europejskimi pucharami i boicie się w lidze zagrać rezerwą, to teraz te ekipy będą miały podgórkę, ponieważ będą mieć co 3 dni mecze. No chyba tak się nie powinno tego robić. Ja rozumiem, Ajax Amsterdam też w którymś to było roku, już nie pamiętam, w 2019 bodajże, też sobie przed półfinałem przełożył mecz, no ale no mówię, to były decydujące, tak jak Lech Poznań, tak jak Ajax, ale nikt tego nie robi. Dlatego są dwie drogi. Albo nie przekładamy, albo liga nasza rusza od sierpnia, bo nie oszukujmy się, do końca lipca i tak już połowę drużyn polskich nie będzie występowało w europejskich pucharach i nie będzie po co właśnie przekładać. Bardzo dobrze zachowała się Pogoń, która nie przełożyła meczu, a może chciała przełożyć, tylko ich przeciwnik nie wyraził na to zgody. Nie mam zielonego pojęcia, tak naprawdę nie szukałem, ale mam nadzieję, że to się zachowała fajnie ekipa Pogoni. I nie będą szukać, że o, przegraliśmy w lidze, bo byliśmy zmęczeni w europejskich pucharach, bądź przegraliśmy w europejskich pucharach, ponieważ już jesteśmy w połowie lipca przemęczeni. No tak się raczej nie powinno robić. Powiedziałem o Pucharze Polski, powiedziałem o Pucharze Europy, o lidze. Mam nadzieję, że moje argumenty dotarły do wszystkich oglądających. Jeżeli nie, no to przykro mi. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i powtarzam, żebyście nie robili sobie jaj. Cześć.